Natalia Skawińska, dzień dobry. Moim gościem w czwartek jest Bogdan Grobelny, kandydat Komitetu Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikkego do Rady Szczecina i jednocześnie kandydat na prezydenta Poznania, Komitet Lista Bogdana Grobelnego. Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu. Czy celowo pan wprowadza w błąd mieszkańców Poznania? Pytanie sugeruje, że celowo wprowadzam w błąd. Natomiast możemy sobie zadać pytanie. Mamy demokrację, to są rządy ludu. My w pewnym momencie przekazujemy władzę swoim przedstawicielom, więc im więcej przedstawicieli ludzie będą mieli do wyboru, tym lepiej. Osoby, które mówią, że wprowadzał będę w błąd, to w mojej ocenie... No to skąd te plakaty z wielkim nazwiskiem, małym imieniem, bez zdjęcia? W moim pojęciu jest sprawa tego typu. Miarą prawdy jest skuteczność. Tego typu kampanii nikt nie prowadził. Chcemy... Były takie plakaty bez zdjęcia osób, które mają znane nazwiska. Także to jest możliwe. Metoda więc, już znana. Więc jest pytanie tego typu, że jakby powiedzieć... Chcemy sprawdzić, w jaki sposób to zadziała, jednocześnie poznaniakom dać możliwość większego wyboru. A liczy pan, że wyborcy pomylą pana z prezydentem Poznania? I dzięki temu na przykład wprowadzi pan radnego do Rady Miasta Poznania? Niewykluczone, że coś takiego nastąpi, dlatego że liczę na głosy osób rozsądnych, które wiedzą, o co w tej sprawie chodzi, bo wbrew pozorom dość duży oddźwięk z tego tytułu mamy, że wiele osób wie, rozmawia i to nawet dziwne, bo nawet z takich partii jak Platforma Obywatelska czy PiS, oni to dostrzegają. Więc ja nie widzę takiego sugerowania, że poznaniacy są osobami nierozsądnymi i nie potrafią tego odróżnić. Przykład pana Uszoka sprzed wielu, wielu lat w Katowicach pokazał, że coś takiego jest. Natomiast jest sytuacja taka, że ja niewątpliwie mam pewne zalety, startując w Poznaniu, dając taką alternatywę. Kto będzie wiedział, może to wykorzystać. Z jednej strony, jedno jest pewne, nie jestem w żadnych układach w Poznaniu. A dlaczego mieszkańcy Poznania świadomie powinni oddać na pana głos? Znaczy, ja nie mówię, że powinni. Są ludzie, to jest kwestia wszystkich No ale jakby pan zachęcił ich, żeby oni pana poparli? No skoro pan startuje, no to rozumiem, że traktuje pan ten start poważnie i liczy pan na jakieś głosy albo dla pana komitetu. Dlaczego wyborcy powinni zaznaczyć, postawić tam krzyżyk? Moje ewentualne tam, może inaczej, jeśli byśmy chcieli ten temat tak rozpatrywać dokładnie, tak? Tak jak powiedziałem, miarą prawdy jest skuteczność. I faktem jest, bo to jest to świadome działanie, takie, które mówi, że z jednej strony pozyskać mogę tych głosy osób świadomych, a z drugiej strony odebrać część głosów osób nieświadomych, którzy głosują z racji tylko i wyłącznie na nazwisko. To inaczej zapytam. Co by pan chciał zrobić jako prezydent Poznania dla mieszkańców Poznania? Chciałbym zrobić podobną sytuację, którą chcemy zrobić w Szczecinie. W Szczecinie nie startuję, ponieważ tu jest dużo lepszy kandydat, Stefan Oleszczuk. Razem te same poglądy od wielu, wielu lat mamy i z niepokojem patrzymy, jak wszystkie miasta razem z całym krajem idą w kierunku przepaści. Był kiedyś taki dawny kawał, że Polska zbliżyła się do... stanęła na skraju przepaści, a obecnie zrobiła porządny krok naprzód. Ale jakieś przykłady proszę podać w Poznaniu. Na przykład co świadczy o tym, że Poznań jest na skraju przepaści? To dotyczy jednocześnie i Szczecina, i Poznania. Mam się parametry. Demografia to są cyfry, o których wiemy, co za 10, za 15, za 20 lat się zdarzy, ponieważ ludzie, którzy na to wpływają, już się urodzili. I w Szczecinie, i w Poznaniu liczba mieszkańców maleje. Jest jedyna grupa mieszkańców, która rośnie, to jest grupa emerytów. Nie ma pan jakiś pomysł, żeby w Poznaniu, do Poznania przyjechało więcej osób? Tak. To jest, zaraz do tego przejdę. To jest jedna sprawa. Czyli liczba mieszkańców maleje. Jeśli rozróżniamy miasta na rozwijające się i zwijające się. Ale wie pan co, bo mamy mało czasu, a pan stawia diagnozę. To wszyscy wiemy, że duże miasta, zarówno Poznań, jak i Szczecin, wyludniają się w kampanii wyborczej w Poznaniu. To jest jeden z głównych tematów. Tak. Jest druga sprawa. Ja pytam o rozwiązania tego problemu w Poznaniu. Więc druga sprawa jeszcze z tym związana jest. I Szczecin, i Poznań z kolei maleją wpływy budżetowe i rosną długi. To jest prosta droga do bankructwa i w ten sposób w historii miasta się zwijały. I co pan zrobi, żeby to powstrzymać? Jest chociażby kilka spraw. I w Szczecinie, i w Poznaniu to samo ma miejsce.
miejsce. Szczecin jest o tyle lepszej sytuacji, że Poznań jest zadłużony na 67% budżetu, Szczecin na 57%. Nie wiem, bo do tego nie dotrę, czy to jest związek faktycznych długów, czy kreatywnej księgowości, która umożliwia w spółkach lokowanie części tych długów. Ale przykład jest chociażby pomocy w aktywowaniu mieszkańców lokalnych, takich, którzy dać szansę tutaj zarabiania. Szczecin i Poznań są w podobnej sytuacji, ponieważ jak przeanalizujemy wyniki przetargów ogłaszanych przez miasto, to rzadko wygrywają, to naprawdę rzadko się dobrze wygrywały miejscowe firmy. Najczęściej to są zewnętrzne. No i skąd mieszkańcy Poznania mają wiedzieć o tym, że pan ma taki program, skoro pan się tam nie pokazał, pan tam nie przedstawił programu, jest tam rzecznik, który mówi, że pan się pokaże przed drugą turą wyborów. To pan poważnie traktuje tam ten start, czy nie? Oczywiście, poważnie. No więc skąd oni mają się tego dowiedzieć? W internecie nie ma programu, nie ma, nie wiem, ulotek, pan tam nie był na konferencji prasowej. Pani jest świadoma tego, bo to z badań wynika, 80% osób w ogóle w tym nie uczestniczy, w tych badaniach, w tego typu rzeczach. Ta oferta, która do nas jest, którą jak gdyby ja kieruję, to jest też pokazanie ludziom, którzy korzystają z innego medium, z internetu. W internecie też nie ma jakichś merytorycznych treści. No jest profil na Facebooku, w którym to samo. Duży plakat, duże nazwisko, małe imię, nie ma programu, nie ma jakichś nawet postulatów, punktów, czegokolwiek. Jest teraz w tej chwili okazja, możemy kontynuować tę sprawę na temat tego programu, do którego ja chciałem powiedzieć, tak? No ale pan tutaj głównie mówi do mieszkańców Szczecina. Pan mógłby też, przecież dziennikarze zapraszają pana, żeby pan przyszedł do telewizji czy do radia w Poznaniu. Dlaczego pan nie skorzystał i tam nie opowiedział o problemach mieszkańców Poznania? To już będzie pani z racji strategii. Nasza przyjęta strategia powoduje to, że liczymy, że prócz tych osób, które w sposób świadomy zagłosują, część również odda te głosy przez pomylenie. To też będzie głos do osób, które rządzą miastami czy innymi, że oni są w jakiś sposób identyfikowani. No dobrze, to cieszę się, że w końcu to mamy wyjaśnione. A czy pan ma jakieś związki z Poznaniem? Bezpośrednich nie. A na przykład, który z wariantów skomunikowania na Ramowic by pan wybrał jako prezydent miasta? I tu wracamy do sprawy zarządzania miastem i tego, co się dzieje, tak? Jeśli mówimy o kontakcie z Naramowicami, czy jakąkolwiek inną jakąkolwiek dzielnicą miasta, to tak samo możemy dyskutować na przykład, jaki bym rozwiązał wariant połączenia... No ale ja pana zapytałam o konkretny przykład. Tam akurat są dwa te warianty. Pan się skłania ku któremuś? Jakby to pani odpowiedzieć? Prezydent miasta, tak, nie jest alfą i omegą, ma ogólnie wytyczony kierunek działania. Na pewno sprawa jest do rozpatrzenia w ten sposób związana z kosztami, kto za to płaci i ile osób ma z tego korzystać. No to pan kandydat na prezydenta już powinien mieć to przemyślane. To nie jest problem, który się pojawił wczoraj, trwa od wielu lat. Wiem, ten problem jest łatwy do rozwiązania, dlatego że ja jestem, tak jak całe nasze ugrupowanie w ogóle, z którym jestem związany i z UPR-u wcześniejszym, bo to wtedy poglądy są, to jest prywatyzacja komunikacji miejskiej. Jeśli faktycznie to połączenie jest potrzebne, to wówczas ono się pojawi i na pewno będzie tańsze i dla poznaniaków, i dla użytkowników, niż połączenia robione przez kogoś sztucznie. To była jakaś zorganizowana akcja, żeby tylu grobelnych zmobilizować i żeby oni startowali na przykład z dwóch miejsc pierwszych w dwóch okręgach do sejmiku województwa wielkopolskiego? Jakby to pani określić? Tam w ogóle startuje do Rady Miasta. Podobno, 8 grobelnych, tak. W sumie w całym. No tak, ale więc... dość dużo u państwa w komitecie. Jaką odpowiedź pani by chciała usłyszeć, tak? Chciałabym usłyszeć prawdę. Czy celowo państwo szukali? Jak państwo szukali tych osób? Czy to szczęśliwy przypadek, jak mówi rzecznik pana komitetu wyborczego? No, można powiedzieć, że szczęśliwy przypadek. Wolałby pan zostać prezydentem Poznania czy radnym Szczecina?
Powiem pani tak, mnie zależy, ponieważ jestem mieszkańcem Szczecina, chcę tutaj robić, żyć i związany z tym miastem. Jest jeden taki problem, że w mieście tym nie ma perspektywy. Z mojego pokolenia i pokolenia moich rodziców, ci ludzie, jeśli na przykład chcieli powiedzieć, że chciałbym, żeby moje dzieci, wnuki pracowały w tym zakładzie, co ja, to praktycznie żadnego z tych zakładów nie ma. No ale to wszyscy wiemy w Szczecinie, ja wiem, że żadnego z tych zakładów nie ma. Pan znów powiem, recenzuje to, co się dzieje. A ja zadałam proste pytanie. Ja pani powiem, co by pan wybrał? Wolałby pan być radnym tutaj, czy jednak prezydentem tam? Ja pani powiem tak. Mnie zależy przede wszystkim na Szczecinie i tutaj to robię. No tu akurat jest taki śmieszny dylemat. No to śmieszny dylemat, w Poznaniu? Ja mam firmę w Szczecinie działającą, natomiast w tej chwili zaotwieram spółkę w Poznaniu. To jest jeden taki układ. Przechodzę tam przez pewne procedury i widzę te same problemy, które tam się pojawiają. Dla mnie kiedyś Poznań był synonimem gospodarności, zaradności tych mieszkańców. W tej chwili, jak rozmawiam ze znajomymi, bo wiele rozmów takich przeprowadzałem, spotkałem się z kilkoma biznesmenami w Poznaniu, rozmawiałem tam z wpływowymi osobami, to zauważyłem coś takiego, że nikt z nich nie chce otwarcie wystąpić przeciwko prezydentowi Grabelnemu. I dlatego pan zdecydował się tam startować? Czy to ludzie z Poznania się do pana odezwali? Ja chciałem powiedzieć tak, nie, to jest inicjatywa ludzi związanych też z Poznaniem. Czyli oni pana znaleźli? Znaleźli, znaczy to drony będzie znaleźli, tak? Jakieś tam kontakty były. Ale znali się państwo wcześniej? Z niektórymi osobami się znałem, tak? I chciałem powiedzieć pani, że to jest zaiste dziwne, strach tych ludzi prowadzących interesy w Poznaniu, że oni otwarcie naszego komitetu nie boją się poprzeć w chwili obecnej. To jest dziwna rzecz. Nie chcą się na ten temat ani wypowiedzieć, ani w żaden sposób robić. Boją się. Dlatego, że... No bo może oni już poparli na przykład komitet Nowej Prawicy, który ma podobne poglądy jak pan. Dlaczego pan tam nie... Czy pan może współpracuje z ludźmi z Nowej Prawicy z Poznania? Nie popierając żadnego z tamtych komitetów. Rozmawiam z ludźmi, którzy nie popierają żadnego z tamtych komitetów. Jest wiele w Poznaniu spraw, które na pierwszy rzut oka mnie się podobały, tak? Ostatnio korzystałem kilka razy z dworca, ale autobusowego. Jak zobaczyłem, w jaki sposób rozwiązany jest dworzec w Poznaniu, który częściowo dawałem jako przykład tego, że można coś zrobić, a w Szczecinie w tej chwili nasz prezydent tą sprawę przegapił, że tak powiem. Bo w tej chwili zamiast zbudowania faktycznie centrum takiego komunikacyjnego związane ze Szczecinem, z dworcem, to będzie praktycznie przebudowanie za 100 kilkadziesiąt milionów dworca w starym układzie komunikacyjnym. To nie zostało wykorzystane. Te propozycje były już już prezydenta Jurczyka. Natomiast widząc dworzec w Poznaniu, nie wiem, czy pani miała okazję korzystać z tego dworca PKP w Poznaniu, to po prostu, to bym powiedział tak, to już lepiej niech nas przebudują, niż mieliby zbudować coś takiego, co powstało w Poznaniu. Współpracuje pan z Kongresem Nowej Prawicy w Poznaniu? Nie, z Kongresem... To dziwna sytuacja, bo tutaj pan startuje z tego komitetu, tam tworzy pan konkurencyjną listę, o co chodzi? Nie rozumiem, dlaczego pani ma, że to jest dziwne, tak? Ja jestem zwolennikiem wolnego rynku, starych zasad, że chcącemu nie dzieje się krzywda. Uważam, że kilka rzeczy związanych z wolnością, z odpowiedzialnością człowieka daje rozwój i przyszłość, tak? Daje szansę młodym. Natomiast te elementy, których często w tej chwili się mówi o ekologii, o bezpieczeństwie, to tak naprawdę nas cofają. To są takie klucze, wytrychy, które ładnie mają brzmieć. Co by pan chciał zrobić jako radny Szczecina? Wie pani... Ja przez wiele lat mieszkałem na Gumieńcach. Rodzina mojej żony pochodzi z Pomorzan i w zasadzie bardzo często tam bywam. I poza centrami handlowymi, jak pojedzie się na osiedle Pomorzany, w te inne miejsca, to widać, że tam się praktycznie nic nie zmieniło. Oprócz tego, że jest diagnoza. Więcej kłopotów a samochodów. A rozwiązanie, jakąś receptę Bogdan Grobelny na to ma? Oczywiście jest kilka rzeczy, kilka spraw do rozwiązania. Między innymi w ogóle zmiana polityki miasta jako takiej. Nasze miasto, wykorzystując fundusze unijne, praktycznie robi inwestycje tylko kosztochłonne. Czyli nie te, które zmniejszają w przyszłości koszt funkcjonowania miasta, tylko budujemy, to zadłużamy co na przykład, się. W co by pan zainwestował? Na przykład w oświetlenie. Jedna z pierwszych rzeczy, oświetlenie. Druga sprawa, usprawnienie ruchu. I oświetlenie ruchu. Czego?
ulic i urzędów miast. I to przyniesie zysk? Oczywiście. Jaki? Jest technologia LED-owa, nie wiem, czy pani jest świadoma. Nie, no to rozumiem, że przyniesie oszczędności jakieś, ale to też nie będzie zarabiać. To są dwie różne rzeczy. No tak, ale jeśli zamiast rachunków, powiedzmy w porównaniu 10 tysięcy złotych za oświetlenie jakiegoś budynku, jeśli rachunek za prąd będzie wynosił 2 tysiące złotych, to mamy 8 tysięcy złotych, które możemy uwolnić, zmniejszyć opłaty, zmniejszyć podatki. Jest problem na przykład, który jest moim takim konikiem, bezprawnych działań Straży Miejskiej, zwłaszcza łupiącej. No akurat straż przynosi dochody, te radary, o których zaraz pewnie pan powie. A ja znaczy, pan to, ale powie... właśnie to pani nazywa to dochodem, ja nazywam to łupieniem kierowców i to bezprawnym łupieniem kierowców. Nie, bo ja pan powiedział, że miasto musi zarabiać, więc ja zapytałam, nie, w co pan chce zainwestować, żeby to miasto zarabiało. Może ja nie mówię, że zarabiać miasto ma. Miasto nie ma służyć do zarabiania. Organizacja miasta i rzeczy związane z prezydentem ma powodować, że mieszkańcy miasta rzeczy, których nie mogą zrobić sami, muszą robić za pośrednictwem miasta. I tylko i wyłącznie. Każda rzecz, którą są mieszkańcy w stanie sami zrobić, powinni sami to robić. Bardzo cenną inicjatywą, bardzo mi się to podoba, jest kwestia roweru miejskiego z ostatniego czasu. No natomiast... Ale przecież pan jest przeciwnikiem demokracji, a to mieszkańcy zdecydowali w budżecie obywatelskim. Ale czy ja powiedziałem, że jestem przeciwnikiem demokracji? Tak, mówił pan ostatnio tutaj u nas, że nie zawsze większość ma rację i że to jest najgorszy z systemów. No powiedziałem, że nie zawsze ma rację, tak? Czyli tym razem miała rację i głosowanie, oddanie głosu mieszkańcom było dobre. Znaczy może inaczej powiedział. W systemie, w jakim funkcjonujemy... jest taka sytuacja, że w momencie, kiedy w ogóle najlepiej bym widział, żeby to był prywatny interes. Najlepiej, żeby istniały dwie wypożyczalnie, trzy, które by ze sobą konkurowały, uzupełniały się, współpracowały. Nie, że ludziom pod przymusem zabieramy pieniądze, a potem głosujemy wszyscy i większość wtedy decyduje, że na jej potrzeby, bo to w ten sposób wygląda, tak? Wszystkim zabieramy, a większość decyduje, na ich potrzeby wydajemy te pieniądze. Czyli rozumiem, że tu było w porządku, bo tych wypożyczalni nie było. Nie, znaczy nie, ja nie mówię, że było w porządku. Ja mówię, że sama idea jest cenna, natomiast jestem przeciwnikiem tego typu rozwiązań, tak? Uważam, że zabieranie pod przymusem jednym, żeby potem dać następnym, jest złą sprawą. Natomiast jest jeszcze jedna sprawa, na pewno w obecnie istniejącym systemie. Te budżety partycypacyjne, tak, które powodują, że więcej o większej ilości pieniędzy decydują sami mieszkańcy, to jest częściowa naprawa tego istniejącego systemu. Ja w naszym programie jest taka rzecz, że staramy się ludziom nie odebrać, bo ludzie sami lepiej będą wiedzieli, na co wydać własne pieniądze, a urzędnicy niekoniecznie. A wracając jeszcze na chwilę, bo to mnie ta sprawa boli, w tej chwili wymieniane są lampy na LED-owe, na oświetleniu, na Bohaterów Warszawy, na Mickiewicz. Natomiast sam mój sprzeciw budzi sposób i warunki przetargu, które były. Dlatego, że jednym z głównych warunków przetargu było to, że firma, która mogła w nim uczestniczyć, musiała w jednej głównej dostawie dostarczyć w ciągu ostatnich 3 lat 3000 lamp. Jakość lamp nie miała znaczenia, wszystkie inne rzeczy nie. Jeśli w gminach jest, większość gmin, 90% gmin ma 2000 lamp, czyli to musiał być ktoś jeden. I wynik jest taki, że polska firma żadna w Polsce tylu lamp nie wymieniła. Musimy już kończyć. Ostatnie zdanie. No to kończymy. Bogdan Grobelny, kandydat Komitetu Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikkego do Rady Szczecina i kandydat na prezydenta Poznania, Komitet Wyborczy, lista Bogdana Grobelnego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.